całkiem ciekawego domu. Najprawdopodobniej został opuszczony w 2005 roku. Mamy tutaj kalendarz, jeszcze nie naruszony. Więc może było to nawet wcześniej. Skoro nie został zawieszony. Tu mamy krzyżyk. Dom się cały rozpada. Muszę być ostrożny. Wejdziemy teraz do środka. Na wejściu piec kaflowy. I to co za mebelek? PRL-owski. Ubranie wywieszone. Słoiki już opróżnione. A tutaj mamy... Po prostu załatwiali się w to naczynie, gdy już naprawdę nie mieli sił samemu iść do toalety. O kurde. Sufit spadł już. Szkoda. Zakrył wszystkie skarby, które tutaj pozostały. Zostało troszkę talerzy. Szkoda, że zasypano całą kuchnię, bo to najprawdopodobniej była kuchnia. Mamy tutaj lodówkę. Okulary, które pozostały po byłych właścicielach. O, i nawet mamy Mikołaja. Idealnie trafił w klimat. Pamiątka pierwszej komunii. Sufit zasypał wszystko. Tu kolejny krzyżyk. I mamy taki mały kredensik. Zostało troszkę porcelany. Z jakiej firmy? Lubina. Kubeczki pewnie tak samo. Tak jest. Bardzo stara porcelana. Trochę lekarstw. O, mamy tutaj stare zdjęcia rodzinne. Mamy tutaj zrobione prześwietlenie. Zobaczymy czego. Wygląda na miednicę. Zaraz sprawdzimy to w inny sposób. Tak jest.
Mamy tutaj odcinek lędźwiowy. Być może ktoś miał problem z kręgosłupem. Nie jestem w stanie nic z tego odczytać za bardzo. Sprawdzimy następny. Co my tu mamy? Szufladkę przewróconą do góry nogami, ale nic ciekawego już tutaj nie znajdziemy. Prawdopodobnie salon. Spróbujemy wejść z innej strony. Być może będzie wejście. Piwnica. A z tego co widzę, to pusta. Kolejny piec. Idziemy do salonu. Choinka w tym roku niestety nie będzie już ubrana. Myślę, że już od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Wchodzimy do salonu, na samym wejściu meblościanka. Telewizor. Zobaczcie, tutaj nadal są ciuchy. Widzę coś dziwnego. Wygląda na jeża, a raczej jego zwłoki. Tu mamy jakąś starą szafę. Może odczytamy z jakiej firmy. 1062 zł kosztowała. Kredens kuchenny dwusegmentowy. Nie widzę daty. Ale jestem przekonany, że ten kredens jest bardzo stary. Rozerwany różaniec. W kredensie już niewiele pozostało. Ktoś tutaj zrobił niezły bałagan. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. Tu byliśmy. Wejście na strych.
Zobaczymy, czy będzie możliwość chodzenia po tym strychu. Część budynku, która jest już zerwana. Ogólnie to streszek pusty dość. Nie wiem, czy można tutaj chodzić. Czy to wszystko nie runie. Po belce bezpiecznie. Dach nie wytrzymał. Być może pod ciężarem śniegu. Tu wszędzie siano. I mamy też garaż. Jednak garaż pusty. Widziałem jeszcze stodołę na zewnątrz. Spróbujemy się do niej dostać. Wyjście z drugiej strony. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy stodołę. Z góry widzieliśmy właśnie tą dziurę. Stara lampa naftowa. Stare gazety. Przyjaciółka. 15 zł. 1986 rok. Idziemy w stronę światła. Tutaj mamy wyjście na zewnątrz. Zobaczcie. Wszystko rozwalone. Moi drodzy, pod tym rozsypującym się domem zakończył już eksplorację. Jak napisane jest w tytule, to mój ostatni film w tym roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. I mam nadzieję, że nadal będziecie odwiedzać mój kanał i śledzić moje wszystkie wyprawy. Na razie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że razem kiedyś wypijemy szampana.
Trzymajcie się.